Hej, witajcie w TNT Tematy, programie, gdzie jak zawsze dyskutujemy o filmach szczególnie godnych uwagi. Jakoś tak się złożyło, że dawno nie było standardowego, klasycznego odcinka, gdzie po prostu pomówilibyśmy sobie właśnie o jakiejś ciekawej, ponadczasowej produkcji. Więc wróćmy sobie niniejszym do korzeni. Dzisiaj weźmiemy na warsztat film, który mimo swojej premiery niemal 20 lat temu. Wciąż pozostaje aktualny, wciąż szokuje, a niektórych widzów wciąż pozostawia z poczuciem kompletnej dezorientacji. Przed wami American Psycho w reżyserii Mary Harron. Produkcja ta jest ekranizacją wydanej w 1991 roku powieści Breta i Stona Elisa o tym samym tytule, która w groteskowy sposób odnosiła się do napędzanego konsumpcjonizmem stylu życia nowojorskich Japis, podkreślając w ten sposób. Pustkę, takiej nastawionej tylko na posiadanie egzystencji. Jednocześnie robiła to w formie spychania naszego głównego bohatera coraz mocniej w paszczę kompletnego szaleństwa i psychopatii, przez co wyrobiła sobie miano dość kontrowersyjnej pozycji. Dlatego też, choć plany zaadaptowania tej książki na potrzeby filmu istniały od dawna, no to jednak ten projekt coś nie mógł wystartować. Zmieniali się kolejni reżyserzy, trudno też było znaleźć odtwórcę głównej roli, biorąc pod uwagę, że dany aktor musiałby zagrać wybitnie antypatyczną postać. Co dla wielu ówczesnych gwiazd, na przykład Leonardo DiCaprio, który brany był pod uwagę w tym projekcie, oznaczałoby utratę swojego budowanego do tej pory nieskazitelnego wizerunku. Ówczesny agent DiCaprio dosłownie odradzał mu tę rolę z tego właśnie powodu. Natomiast dla a studio, które podjęło się tej adaptacji, garza dla takiego aktora byłaby sporym obciążeniem, ale koniec końców udało się dogadać. Studio po prostu bardzo chciało mieć jakiegoś znanego aktora w tym filmie. Dlatego też, mimo że dogadana już reżyserka Mary Harron widziała w tej roli raczej Christiana Bale'a, to jednak opcja z DiCaprio wydawała się wygrywać. Ba aktor widząc, że być może zbliża się tutaj konflikt z reżyserką mającą kompletnie inną wizję co do tego filmu, zaproponował, że może film w takim razie wyreżyseruje ktoś inny, na przykład Oliver Stone albo Martin Scorsese. Ostatecznie jednak Leo zrezygnował z udziału w American Psycho dla angażu w filmie Niebiańska plaża. Na co ponoć Christian Bale czekał z wytęsknieniem. Dla pewności nie przyjmując w tamtym czasie żadnych Innych ról. Aktor tak bardzo chciał wystąpić w tym filmie, jego kontrowersyjna tematyka, czy ta właśnie antypatyczna postać głównego bohatera wcale go nie przerażały, wręcz przeciwnie. Uważał on, że mogą okazać się dla niego prawdziwą trampoliną do dalszej kariery. No i w sumie, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy. Nie pomylił się. Tymczasem, słuchajcie, mimo tak dużej determinacji ze strony aktora, studio wciąż nie było przekonane, czy nie lepiej może zaoferować tę rolę komuś z nieco większym nazwiskiem. Dlatego też zaoferowano rolę Iwanowi MacGregorowi. I teraz Christian Bale postanowił osobiście poprosić MacGregora, żeby ten zrezygnował z tej oferty. No i Iwan MacGregor, oczywiście, będąc w duchu tym rycerzem Jedi, którym jest, zgodził się. No i rola w American Psycho trafiła do rąk Cristiana Bale'a. Musicie wiedzieć, że Christian Bale, by wcielić się w chorobliwie dbającego o swój wizerunek modnego yappy z Wall Street, poświęcił się tej roli całkowicie. Nie dość, że oznaczało to dla niego treningowy rygor, by wyrzeźbić odpowiednią sylwetkę, to jeszcze aktor poszedł krok dalej. Poranna rutyna, która jest prezentowana chociażby na początku filmu przez Patryka Batemana, głównego bohatera filmu, to dokładnie taka rutyna, jakiej poddawał się też sam Christian Bale, by lepiej wczuć się w swoją postać. Nawet amerykański akcent był używany przez niego tak bezbłędnie i tak często na planie i poza planem, że kiedy tylko po premierze filmu, aktor pojawił się na jednej z imprez promujących produkcję i przemówił swoim natywnym, pięknym brytyjskim akcentem, Obsada była zszokowana. No ale wygląd i sposób mówienia to nie wszystko. Bale wiedział, że musi gdzieś poszukać inspiracji dla sportretowania człowieka, którego całe życie jest tylko na pokaz, a w gruncie rzeczy nie cierpi on każdego aspektu swojej egzystencji, co ostatecznie rozpoczyna prawdziwą krwawą jadkę. W tym celu aktor zwrócił się do prawdziwego eksperta. Od ekranowego i nie tylko ekranowego szaleństwa, czyli Nicolasa Cage'a. Ponoć filmowy Patrick Bateman w dużej mierze został oparty o rolę Cage'a z filmu Pocałunek Wampira, gdzie w sumie główny zarys historii jest podobny, to znaczy też mamy do czynienia z bohaterem, któremu peron odjeżdża coraz bardziej, a nikt dookoła zdaje się tego nie zauważać albo to ignoruje. Nawet ciekawsza jest jednak druga inspiracja dla tej roli. Mianowicie, któregoś wieczora Christian Bale trafił na odcinek... Talk show Late Night with David Letterman. I gościem w tym konkretnym odcinku był niejaki Tom Cruise. Jak mówi Sam Bale, wyjątkowo intensywna przyjacielskość Cruza, połączona z zupełnie pustym wzrokiem, oczami, w których nie kryło się nic, dało mu pomysł na to, jak powinien podejść do postaci Patricka Batemana. Co ciekawe, Tom Cruise nie pojawia się, co prawda, w filmie American Psycho, ale w książce już. Tak, jest sąsiadem głównego bohatera. Nic dziwnego, że po takich przygotowaniach podziwianie Beyla w filmie to prawdziwa przyjemność. Choć może nie jest to najbardziej odpowiednie określenie na oglądanie kompletnie odklejonego od rzeczywistości psychopaty. Problem w tym, że Bateman jest groteskową wersją pewnego modelu zachowań czy systemu wartości, który wcale nie zniknął wraz z kulturą Japis. To postać, która tak dba o to, jak jest widziana, do jakich restauracji chodzi, jakie garnitury nosi i jaką szpanerską ma wizytówkę, że są to jedyne rzeczy, jakie go definiują. Patrick Bateman jest tymi rzeczami. Zresztą, nawet jak na początku filmu się przedstawia, to nie zaczyna od swojego imienia i nazwiska, ale od adresu zamieszkania. Bo jego mieszkanie, w jakiej dzielnicy jest, jak wygląda. W większym stopniu definiuje go niż cokolwiek innego. Nie ma też on absolutnie żadnych poglądów, rzucając na spotkaniach ze znajomymi frazesy o pomocy najuboższym, podczas gdy pierwsze co robi spotykając bezdomnego, to wbicie mu noża pod żebro. Dosłownie. Christian Bale jest znakomity, ale całość nabiera kolorów, Dopiero kiedy widzimy go w otoczeniu jego kolegów z pracy, oczywiście każdy z nich równie obsesyjnie dba o swój wizerunek, przez co wszyscy wyglądają niemal identycznie. Mało tego, regularnie ktoś myli jednego z nich z kim innym, no bo w gruncie rzeczy jedyna różnica między nimi ogranicza się tutaj do koloru krawata albo użytego fontu na wizytówce. Tym bardziej, że film celowo nigdy nie pokazuje, by nasz bohater kiedykolwiek faktycznie pracował albo interesował się czymś związanym ze swoją pracą. No dobra, ale w takim razie. Jak to wszystko wpisuje się w ten motyw psychopaty i krwawej jatki, o której wspominałem, mówiąc o tym, jaką książkę film adaptuje? No cóż, tutaj film jest, powiedziałbym, otwarty na interpretację. Dla mnie to zawsze była historia o tym, jak Patrick Bateman staje się więźniem własnych obsesji, tak bardzo. Że jakikolwiek indywidualizm u niego kompletnie znika. Znika też Patrick Bateman, więc, nawet kiedy on popełnia te wszystkie zbrodnie, nawet kiedy ma na ogonie detektywa, nawet kiedy sam się do wszystkiego przyznaje, to nikt mu nie wierzy i nikt nie traktuje go poważnie. No bo kiedyś się nad tym zastanowić, żeby dokonać morderstwa, no to jednak trzeba w pewnym sensie wyłamać się z jakichś ram społecznych. Dokonać pewnego aktu indywidualizmu, nawet jeśli jest to akt bardzo odrażający. Ale przecież postać taka jak Bateman nie może być do tego zdolna, prawda? W końcu, czy gdzieś można w ogóle znaleźć ciała jego ofiar? No właśnie, ale już odpowiedź na to, czy Patrick Bateman faktycznie dokonał tych wszystkich morderstw, czy jest mordercą, czy może po prostu to są wytwory jego pokręconej psychiki, kim on tak naprawdę jest. Pozostawiam już Wam po obejrzeniu tej moim zdaniem znakomitej produkcji. American Psycho to niesamowita mieszanka czarnego humoru, thrillera czy wręcz horroru z drugim dnem, które, jak mówił autor oryginalnej książki, zasady ciężko przedstawić w filmie, no bo medium audiowizualne wymaga odpowiedzi. Literatura może jednak pozostawać bardziej niejednoznaczna. Moim zdaniem jednak udało się to znakomicie. Słuchajcie, Christiana Bale'a w tej przełomowej dla niego roli będziecie mogli zobaczyć na przykład 17 stycznia o godzinie 21. Oczywiście na antenie TNT. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku TNT tematy. Trzymajcie się, cześć!